Witam Was serdecznie w strefie dźwiękopunktury, generalnie w strefie dźwięku. Znajdujemy się w mojej tajemniczej komnacie, nie, źle powiedziałam, gabinecie dźwiękopunktury. Bardzo lubię nazywać te przestrzenie, które sprawiają mi przyjemność i jakby utwierdzają w przekonaniu, że życie jest piękne, te miejsca. Bardzo lubię nazywać słowami magiczny, sekretny. No i trochę to przypomina taką bajkową opowieść, a wiadomo, że dzieci lubią bajki, a więc bądźmy dziećmi tam, gdzie się da. Generalnie mam takie przekonanie, że choć tak dużo mówi się, powróćmy do dziecka wewnętrznego w sobie, a tak mało przywołuje się tych elementów stricte dziecięcych, czyli radość i likwidowanie tej nieustannej powagi, której uczą nas przez całe życie, że pewien wiek, pewna profesja zobowiązują do bycia poważnym. No jak, nie będą Cię traktować poważnie ludzie. No ale tak wracając do tematu, który tak naprawdę jest wiodący tutaj w naszych teraz spotkaniach, to jest temat dźwiękopunktury. Ja jestem gorącą zwolenniczką tej metody. Prawie 20 lat, niecałe 20 lat już jestem jakby z dźwiękiem w przyjaźni. Najpierw była to akupunktura, a więc rozpoznanie jakby terenu koncepcyjnego, gdzie ten dźwięk później się pojawił i mogłam go wprowadzić. No i teraz jestem jakby na etapie takiej dużej potrzeby tego, żeby zapoznawać większą jakby grupę ludzi niż tylko ci stricte związani z terapiami, żeby zapoznawać z metodami dźwiękowymi, które są proste, łatwe i przyjemne. Czyli niekoniecznie musisz tutaj przez wiele lat studiować, żeby sięgnąć po dźwięk. Oczywiście w momencie, kiedy dana metodologia, dana zabawa jest dla nas coraz bardziej pasjonująca, nie odrzuca nas bynajmniej, to chcemy wiedzieć coraz więcej, to chcemy być bardziej profesjonalni. No taki jest umysł, który się szkoli, który lubi być specjalistą i lubi mieć pewność, że robi coś dobrze. I jest taki bardzo interesujący mechanizm, który zarządza tym wątkiem profesjonalizmu, mianowicie jeżeli cokolwiek robimy, chociażby robimy terapię dźwiękiem w tym przypadku, obojętnie, co byśmy robili. Jeżeli jesteśmy dobrze osadzeni w tych koncepcjach, na bazie których my to wykonujemy, czyli powiedzmy medycyna chińska, jeżeli wiemy, że jesteśmy pewni, że dokonujemy dobrych wyborów, bo wiemy, że my to umiemy, to automatycznie to otwiera drzwi do efektywności. I zauważyłam, że zawsze jak pojawiały się wątki takie jeszcze, a może ja nie umiem, może źle robię, na początku takie jakby myśli zawsze się pojawiają. To jest konstrukt ludzki. Ale im bardziej przypominamy sobie, ciągle przypominamy sobie, że to, co nas blokuje i to, co blokuje efektywność, czyli efektywność naszych działań, to jest brak przekonania o tym, że to jest dobre. Ponieważ na okrągło słyszymy wokół, że trzeba mieć nie wiadomo jaką wiedzę, że trzeba mieć 20 lat doświadczenia do czegoś, zapominamy o tym, że w każdym momencie rodzimy się na nowo, w każdym momencie zaczynamy przygodę z tym, co nam przychodzi. I to, co nam przychodzi, jak ja często mówię, do tego, co nam merda ogonek, tak jak psu merda ogonek, jak widzi dobre jedzonko albo widzi swojego pana. Koniec. Czyli coś, co jest dla niego przyjemne, sprawia mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli my cokolwiek robimy i to jest dla nas przyjemne i osadzamy to w jakichś realiach matrixowych, czyli na przykład w profesji, którą wykonujemy, to dopóki to jest właśnie
w tym poczuciu merdającego pieska, który tak się cieszy, za każdym razem się cieszy, dowiaduje się nowych rzeczy i się cieszy, dopóty to działa. Zobaczcie, na rynku chociażby terapeutycznym czy lekarskim jest taki termin wypalenie zawodowe, zresztą nie tylko na tym rynku, generalnie wypalenie zawodowe. Teraz się będziemy leczyć z wypalenia zawodowego. No oczywiście to wynika z niezrozumienia tego, że wypalenie nie jest żadną chorobą, żadnym stanem, który należy leczyć albo psychologizować, tylko odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy to, co robię, sprawia mi przyjemność? Bo jeżeli lekarz, czy ktokolwiek, czy dentysta, miałam taką dentystkę, która się wypaliła w pewnym momencie, mimo że była świetną dentystką, bardzo żałowałam, bo nie była droga. No i, ale do tego była dobra. No więc ona w pewnym momencie powiedziała, ja nie mogę tego robić, bo ja już mam tego dosyć. Ja już nie sprawia mi to przyjemności. Teraz mam dentystkę, która kocha to robić, oczywiście kosi hajs potężny, ale ma nieskończoną ilość klientów, ale robi to fenomenalnie po prostu. Ale jak się zapytałam, czy ona to lubi robić, pracuje strasznie dużo, wszystkie kredyty musi spłacić, ona mówi, ja to kocham, ja sobie w ogóle nie wyobrażam pójścia na emeryturę, bo przecież to wtedy to już będzie śmierć. No, także pamiętajmy o tym, że jeżeli nawet jest jakaś wyuczona profesja i ta profesja nawet jest, przynosi innym jakby zadowolenie z tego, że ty robisz to dobrze, ale ty już jesteś kompletnie znudzony, to trzeba zrobić przerwę, zastanowić się nad tym, a co w ogóle byłoby w stanie mnie przeciągnąć. W stanie zmęczenia profesją nie bardzo przychodzą złote myśli na to, co by robić. Tak to jest, że jak jest zmęczenie, to jest frustracja, to są negatywne emocje, to są różnego rodzaju rozpoznania, które świat medyczny jakby przypisuje do tych postaci, które właśnie mają tak zwane wypalenie zawodowe. I doradztwo zewnętrzne, co ktoś ma robić w oparciu o to, co ma już, co już umie i do czego się nadaje, jest kolejnym absurdem, ponieważ to nigdy nie wypala, po prostu nigdy, albo prawie nigdy. W momencie wypalenia trzeba wziąć dłuższy urlop, na ile to jest możliwe, i wtedy dopiero w tej ciszy, gdzie łapiemy niejako komunikację ze sobą, czyli w obrębie spokoju, w obrębie jakiegoś wyrównania, to wtedy możemy mówić o tym, że coś napłynie. W innym przypadku nie, bo głowa jest pełna myśli, niepokojów, lęków. No i wiemy, że to na pewno nie otworzy nas na tą percepcję kreacji. Ja tutaj właśnie chciałabym może podjąć ten temat wypalenie zawodowe w kontekście tego, że my możemy poprzez dźwięk osiągnąć ten stan właśnie takiego wyrównania, w miarę, że zaczniemy łapać siebie, czyli takie uziemienie, można by było powiedzieć, takie połączenie absolutnie z siatką matriksową tej rzeczywistości. To nie są żadne odloty spirytualne, bo jak pojawią się odloty spirytualne i różne inne rzeczy z dziedziny ezoteryczno-duchowej, to wtedy może bardzo długo trwać ten czas przerwy, może nawet trwać tak długo, że przyniesie dalej kłopoty materialne. A więc oczywiście bajka każdego jest odrębną historią. Ja tylko dzielę się moimi spostrzeżeniami, które są oparte o to doświadczenie i doświadczenie tych ludzi, z którymi się miałam przyjemność zetknąć albo nieprzyjemność. Więc nigdzie nie odlatujemy. To doświadczenie jest tym doświadczeniem najlepszym, które ma być, nawet jeżeli na dany moment wydaje nam się paskudne. Ono daje nam potencjał, paletę możliwości. I ten dźwięk, o którym ja tak dużo mówię, to jest ten jeden z elementów, bo oczywiście nie każdy sięgnie po dźwięk i nie każdy będzie miał takie zachwyty nad tym.
bo jesteśmy różni, ale właśnie dźwiękiem w takich momentach, gdzie jest to wypalenie, przepalenie i już po prostu nie wiem, co mam ze sobą zrobić, do niczego się nie nadaje, a do tego lęki egzystencjalne, wtedy te dźwięki mogą być bardzo przydatne. I oczywiście ja będę prezentować dźwięki kamertonów, bo uważam, że to jest najprostszy i najtańszy tak naprawdę ze strefy dźwięków różnych instrument, bo taki jeden kamerton kosztuje około 200 zł. Ja tutaj pokazuję kamertony mosiężne, które polecam i żadne inne, mogą być jeszcze stalowe, które również posiadam i też są w porządku, ale mosiężne jednak to jest taki Mercedes na rynku kamertonów. Te mosiężne kamertony to jest majstersztyk. My w momencie, kiedy jesteśmy, czujemy się do niczego, to nawet nic nie wiedząc, nic nie umiejąc, możemy sięgnąć po dwa kamertony z cyklu Ziemia roczna, z cyklu po prostu częstotliwość Ziemia roczna i po aktywacji aktywujemy poprzez uderzenie. Ja sobie zrobiłam taką kostkę do jogi, to jest mój, że tak powiem, domowy aktywator. Kostka do jogi, dwie warstwy filcu pod meble i aktywuję w taki sposób, oczywiście widełkami, tak, widełkami. No i tutaj ten dźwięk, nie wiem, czy się przeniósł, czy nie. Tak, i teraz to jest dźwięk Ziemi w cyklu rocznym. Jakby kto pytał, skąd to się wzięło, to jest om. Wiemy, co to jest omowanie, mnichowanie, jogowanie. Więc to jest ten dźwięk. I teraz, jeżeli weźmiemy dwa takie same kamertony, dlatego ja często polecam podstawowy zestaw, dwie ziemie i słoneczko, dwa takie same i przyłożymy zamknięte oczy i będziemy jeszcze intonować ten dźwięk, to gwarantuję Wam, że to jest pierwszy moment, kiedy odczujesz, gwarantuję Ci po prostu to. Gwarantuję, jeżeli mogę cokolwiek gwarantować. Zamykasz oczy i robisz To naprawdę nie wymaga wysiłku, to nie wymaga zdolności wokalnych, bo każdy ma zdolności wokalne w zależności od stopnia rozćwiczenia i zapotrzebowania na zastosowanie głosu. Proste. A więc sięgamy po ten instrument, jak jest poczucie jakiekolwiek złe. Lęk, frustracja, dosyć, wypalenie. Nie wiemy, co mamy zrobić. Wtedy sięgamy po te dwa i robimy tak. I teraz to jest najprostsze zastosowanie i wiem skądinąd, że wiele osób już skorzystało z tej mojej sugestii i posiada ten komplet w domu, a najrzadziej stosuje ten kamerton, który jest kamertonem słonecznym. I teraz wiadomo, że dwa kamertony to jest interwał. Dwa takie same to jest też interwał, ale w zasadzie można powiedzieć, że to jest ten sam dźwięk po prostu wzmocniony. Bo gdybyśmy mieli jeden z niższej oktawy, drugi z wyższej, ale ten sam dźwięk, to byśmy mieli wtedy oktawę. A tak jest to pryma. Możemy to tak też nazwać. A więc prymę łatwo stosować. Tą prymę też można stosować w obrębie punktów akupunkturowych. Na jednym punkcie stawiamy jeden punkt, jeden kamerton i na drugim. Stawia się stopką wibrujący kamerton, czyli uderzamy i stopką stawiamy na punkcie. Ale oczywiście do tego, żeby wiedzieć, na które punkty postawić, no to już albo masz kilka swoich punktów, które stosujesz w odniesieniu do tego swojego problemu, czyli powiedzmy tego marazmu, i wtedy wchodzisz
w punkto dźwięko punkturę, albo najpierw chcesz zastosować w ogóle, zobaczyć, jak ten dźwięk na ciebie wpływa. Ponieważ to jest krok po kroku, po prostu kolejne etapy. I teraz, żeby już działać na poziomie dźwiękopunktury, czyli przykładanie kamertonu do punktu akupunkturowego według kanonu tradycyjnej chińskiej medycyny, to my musimy poznać przebieg kanałów, czyli meridianów, które są szlakami, poprzez które płynie energia nazywana qi. Oczywiście tych kanałów jest sporo, punktów jest sporo, ale nikt nie powiedział, że od samego początku musisz znać wszystkie kanały, bo możesz się ich uczyć poprzez zapoznawanie się tematyczne z danym podejściem do jakiegoś problemu i przy tym problemie wykorzystujemy jakieś punkty w obrębie tych kanałów, których się wtedy uczysz. Ponieważ jest taka zasada, złota zasada, im mniej, tym lepiej, czyli im mniej punktów poruszasz, tym lepsze efekty uzyskujesz, co nie jest równoznaczne z tym, że możesz poruszyć jakiekolwiek punkty i będziesz mieć efekty. Żeby być naprawdę profesjonalistą i stosować tę zasadę, musisz dobrze znać wszystkie obiegi. Ale, tak jak mówię, na początek możesz się skoncentrować na jednej technice, na jednym temacie, poprzez który już wchodzisz w stopniowe uczenie się tego. Ktoś zarzucił mi, że ja mówiąc o tym, że jest metoda bardzo prosta i przyjemna, powiedział, że to nie jest proste, bo trzeba znać całą medycynę chińską. Owszem, jeżeli chcesz być bardzo szeroko działającym specjalistą w bardzo wielu przypadłościach, to musisz mieć w jednym paluszku medycynę chińską. Ale zobaczmy na rynek specjalistów. Większość, na przykład akupunkturzystów, ukierunkowuje się na wąski obszar, jeżeli nie jest w stanie albo nie ma ochoty rozszerzyć swojej wiedzy o wszystkie aspekty medycyny chińskiej. I wtedy może być specjalista tylko od bólu kręgosłupa, na przykład. Ja takich specjalistów poznałam podczas edukacji w zakresie medycyny chińskiej i oni całe życie jakby w jednym temacie funkcjonują. No dla mnie byłoby to strasznie nudne, bo ja lubię jednak poznawanie, rozszerzanie możliwości. Ja jednak lubię się poruszać w bardzo dużym spektrum różnych doznań, ale jakby każda postać jest inna. Więc byleby się nie przerażać, że już z góry zakładasz, że tego się w życiu nie nauczysz. Drugie pytanie, które bardzo często pada, to jest jak my wiemy, czy w punkty trafiamy, czy nie trafiamy. Trafianie w punkty nie jest tak trudne, jak ludzie na początku o tym myślą, ponieważ punkty są dokładnie opisane w atlasach punktów akupunktury. Opisane są, czyli odległości są opisane, pokazane na rysunkach albo na modelach. To jest mój model, który towarzyszymy już wiele, wiele lat i bardzo go lubię. I my po prostu mamy uczyć się dotykania najpierw siebie. Metodą palpacyjną poznajemy, w ten sposób również poznajemy swoje ciało. I jeżeli chcemy uczyć się wyczuć punkt akupunkturowy, to nigdy tego nie robimy siłowo, tylko bardzo delikatnie, w zasadzie muskająco. Jeżeli wiemy, że w tej strefie gdzieś jest punkt, gdzieś tu jest punkt, ale punkt jest mniejszy niż to, co pokazuje, to my po tej strefie jedziemy i w pewnym momencie jest zagłębienie. I to naprawdę nie trzeba być tutaj jasnowidzem do tego, żeby znaleźć punkty akupunkturowe. Mi się kiedyś wydawało, że trzeba umieć wyczuwać energię.
Nie, to jest czysto fizyczne znajdywanie punktów, fizyczne. Każdy to może zrobić. Oczywiście, jeżeli masz totalnie, nie masz wyczucia i ciśniesz to i ciśniesz i krzyczysz, że nie wiesz, no to zapomnij. Ale to jest rodzaj delikatności i skupienia. Skupienia. Tak jak na wyczuwaniu, tak jak dobry masażysta potrafi w skupieniu znaleźć miejsca, które wymagają rozmasowania. I to jest właśnie ta delikatność, tak jak osteopaci, nie wszyscy osteopaci są, dobrze to wykonują, bo tam też jest taka konieczność odczuwania przepływu i jakby współgrania z tym ciałem. To nie jest normalny masaż jakiś ortopedyczny. Więc wiadomo, że każdy znajduje swoją metodę, która jest jemu do jego charakterystyki jakby przypisana i z którą się dobrze czuje. Dlatego zawsze badamy to, czy my się dobrze czujemy w obszarze danej filozofii, danego sposobu patrzenia na to. Więc tym bardziej, jak mamy wypalenie zawodowe, to dopóki się nie pojawi otwartość na nowe, a otwartość tylko w równowadze się może pojawić, czyli nie w nawałnicy problemów, nie w nawałnicy przyjaciół, którzy będą, wszyscy będą doradcami, właśnie nie, to jest totalne odcięcie się od wszystkich gadających głów. I na przykład wejście w dźwięk, jako jedna z propozycji. Ale ty możesz powiedzieć, że dźwięk lasu jest dla ciebie perfekcyjnie równoważący i wtedy to będzie zupełnie okej. Ja ci powiem i będę ci mówić na kolejnych spotkaniach, jak wchodzić jakby w zaprzyjaźnianie, jak zaprzyjaźniać się z tą własną emanacją, z którą możemy kooperować i możemy to robić w różne sposoby. Tylko zgódź się na słyszenie tej emanacji, a słyszysz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś w spokoju i kiedy nie analizujesz na okrągło, co kto mówi, i nie robisz projekcji, oczywiście negatywnych, bo wtedy nic nie zrobisz. Także to jest to. To jest to na wstępie. I tak jak mówię, jeżeli chcesz intonować, to sobie dodasz ten element, ale zacznij od tych dwóch kamertonów. Możesz też skorzystać z kwinty Wenus-Mars. To też jest bardzo ładne połączenie. Kwinta czysta jest harmonicznym, bardzo harmonicznym, no takim konsonansowym interwałem, przyjemnym, wyrównującym, który się naprawdę przyjemnie odbiera i możesz też korzystać z tego dźwięku. Ja zawsze proponuję, jeżeli mamy do wyboru, po prostu pozwolić sobie na własny wybór, nie kierować się koniecznie wskazówkami tylko i wyłącznie kogoś, kto ma, może mieć inne odczucia, inne dźwięki mogą mu pasować. Natomiast nie spotkałam się z osobą, która dźwięki planetarne, bo tymi ja się posługuję, odbierałaby negatywnie. Nie spotkałam się. Ale wiadomo, że to jeszcze o niczym nie świadczy. Zatem wędrowcze, ruszaj w drogę, czyli nigdy nic nie jest zakończone i zastanawianie się, czy coś ma sens, tylko może być aktualne z perspektywy, czy ja to lubię. Koniec. Bardzo dziękuję.